Panie ministrze, ubiega się pan o reelekcję z okręgu w Krakowie. Dają się panu we znaki wyjazdy, spotkania? Otóż, panie redaktorze, jestem posłem już 14 lat i wiem, że kampania wyborcza rozpoczyna się tuż po podliczeniu wyborów, w wyniku wyborów parlamentarnych. Pracujemy każdego dnia przez kolejne miesiące, przez kolejne lata. Dzisiaj praktycznie rzecz biorąc kampania wyborcza nie jest szczególnym wysiłkiem takim organizacyjnym, co nas zaskakuje. Oczywiście musimy być aktywni, musimy mówić o tym, co nam się udało, musimy mówić o tym również, co chcemy zrealizować. Musimy brać udział w wielu wydarzeniach, ale nie jest to wysiłek szczególny, który by nas pokonywał. Ja obserwuję starszych ode mnie moich kolegów, koleżanki, ale kolegów w szczególności polityków i widzę, że mają dużo energii, jest moc, jest determinacja. Nie widzę, żeby kampania wyborcza była jakimś szczególnym utrapieniem dla nich. No, jak jest energia, to jest połowa sukcesu, można powiedzieć, bo druga połowa to jest dobry dojazd, tak? Jak jest dobry dojazd, dobre drogi dla mieszkańców, to jest okej. Okay. Pan jako minister infrastruktury, jeżdżąc właśnie na spotkania wyborcze, monitoruje, tak? Przy okazji, jak postępy na szosach, postępy przy budowie czy renowacji linii kolejowych? Tak, poruszam się po całej Polsce, ale to przez 4 lata, będąc ministrem. Przy okazji, mam taki zwyczaj, że przy okazji wstępuję gdzieś na budowę, jeżeli przejeżdżam obok dużej budowy, obok dużej inwestycji. Natomiast w sobotę i niedzielę sam prowadzę samochód. Bardzo lubię jeździć samochodem, jeżdżę nie tylko po swoim okręgu wyborczym, w każdą sobotę, w każdą niedzielę samochodem, na ile oczywiście czas pozwoli. I to jest też okazja do tego, żeby widzieć, jak wyglądają szczególnie drogi samorządowe, jak wyglądają drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie, a również jak wyglądają drogi krajowe, co się na nich dzieje. Jak wyglądają te drogi powiatowe i gminne? Pana zdaniem? One są w takim stanie, bo nie można o wszystkich mówić, nie można generalizować, ale te drogi samorządowe, gminne, powiatowe, one są w stanie takim, że wymagają właśnie takiego działania, jaki realizuje teraz rząd, jaki realizuje Prawo i Sprawiedliwość. Mam na myśli Fundusz Dróg Samorządowych. O to miałem pytać, pan wyprzedził. No tak, 6 miliardów złotych w tym roku, 36 miliardów złotych w przeciągu najbliższych 10 lat. 6 miliardów złotych w tym roku dofinansowuje rząd inwestycje na drogach samorządowych. Ale to oznacza, że realnie na drogi trafia około 10 miliardów, bo przecież samorządy również dodają do tego pieniądze, albo inaczej my się dokładamy do funduszy samorządowych. My, czyli fundusz rządowy, fundusz państwa polskiego. To jest 10 miliardów w tym roku, to jest około 6-7 miliardów w każdym kolejnym roku. Czyli to oznacza, że około 70 miliardów, 80 miliardów złotych zostanie wydane na poprawę bezpieczeństwa, poprawę stanu technicznego, wreszcie budowę nowych dróg gminnych, powiatowych. To jest, myślę, można to tak nazwać, skok cywilizacyjny. I kiedy już będziemy po tym procesie inwestycyjnym, to będę mógł powiedzieć, że jadąc drogami gminnymi, powiatowymi, jadąc własnym samochodem, mam nadzieję, że będzie mi to jeszcze dane za 10 lat, więc kiedy jadąc tym samochodem spojrzymy na drogi, kiedy będziemy jechali rowerem, korzystając z ciągów pieszo-rowerowych, kiedy będziemy szli na spacer, korzystając z wielu chodników, bezpiecznych przejść dla pieszych, zrealizowanych właśnie z tego funduszu, to będziemy mogli powiedzieć, mamy powód do nie tylko satysfakcji, ale do dumy. Możemy dać przykład innym państwom Unii Europejskiej, jak budować program, jak kierować środki publiczne, jak kierować, żeby były w sposób najbardziej właściwy wykorzystane. To w takim razie, kiedy będą pierwsze efekty widoczne, bo
tak to nazwę, pierwsza transza już niebawem zostanie samorządom przekazana, będą mogły korzystać. Już jest przekazywana pierwsza transza. Pan premier Mateusz Morawiecki podpisał już drugą decyzję w ostatni piątek, tegoroczną, potwierdzającą przekazanie tych kwot samorządom. Samorządy już realizują te inwestycje. Są tam też inwestycje wieloletnie, czyli te, które nie tylko w tym roku będą realizowane, ale również w tym i w przyszłym roku. Jestem przekonany, że pod koniec przyszłego roku będziemy widzieli wiele zmian, ale także i w tym roku przybędzie nam tysiące kilometrów bezpiecznych, naprawionych, zrekonstruowanych, często wyposażonych już teraz w nowoczesne atrybuty, jakimi są chodniki, bezpieczne przejścia dla pieszych, odpowiednio doświetlone, przybędzie nam wiele tysięcy kilometrów takich właśnie dróg samorządowych, gminnych i powiatowych. I wówczas każdy z nas będzie mógł powiedzieć, że ci, którzy do tej pory bali się, mieszkający poza dużymi miastami, o swoich bliskich, tych, którzy szli do szkoły, tych, którzy szli do pracy, będą mogli żyć w większym komforcie, z większym poczuciu bezpieczeństwa, że oto droga do szkoły staje się bezpieczna, droga do lekarza staje się bezpieczna, droga do pracy staje się bardziej bezpieczna. I to jest ważne, natomiast drogi zamieniamy na kolej. Nie wiem, czy pan widział niedawno, wczoraj opublikowany, czy przedwczoraj, raport na portalu Rynek Kolejowy dotyczący kolei. Widział pan, czy nie? Tak, oczywiście na bieżąco otrzymuję informację. Więc ja tylko dodam, że chodzi o raporty, jeśli chodzi o opóźnienia na kolei. Tam podliczono, że ponad 25 linii kolejowych, ich modernizacja jest opóźniona. Jak pan zareagował na ten raport? Co pan na to? No na pewno nie mogę powiedzieć, że jest to wynik jakiegokolwiek zaniedbania wszystkich tych, którzy dzisiaj organizują i realizują inwestycje kolejowe. Autorowi dedykuję stan z początku 2016 roku, kiedy były puste teczki, nie było żadnej dokumentacji technicznej na te właśnie inwestycje, pracodawcy i przedsiębiorcy zwracali się z prośbą: dajcie nam zamówienia, dajcie nam możliwość realizowania inwestycji, bo będziemy musieli zwalniać ludzi z przedsiębiorstw wykonawczych, będziemy musieli ograniczać produkcję w zakładach produkujących na potrzeby tych inwestycji. Z jednej strony były te apele, ale z drugiej strony była obawa o utratę środków unijnych i wówczas dziennikarze wieszczyli, że szczególnie media wieszczyły, że przepadną środki unijne, a jeżeli już zaczniemy wykonywać te prace, to na pewno w roku 2018-2019 zostanie sparaliżowany ruch na polskich torach, bo tych prac będzie tak dużo, że już pociągi nie będą miały się gdzie zmieścić. I okazało się, że w 2019 odnotowujemy rekordowe przejazdy, wzrost ilości pasażerów na polskich torach. 310 milionów w ubiegłym roku, w 2017 280 milionów, czyli tutaj jest przyrost około 30 milionów pasażerów w ciągu roku. Koleje jeżdżą, prace są wykonywane. Jeżeli są jakieś opóźnienia, to nie mówmy, że te opóźnienia są jakieś dramatyczne. To jak wyglądają te opóźnienia? Bo trzeba będzie podsumować wówczas te inwestycje, kiedy one zostaną zrealizowane. Są sytuacje, też się zdarza, niezależne ani od wykonawcy, ani od zamawiającego. Są trudności wynikające z problemów hydrogeologicznych, z problemów projektowych. One też wpływają na opóźnienia. Są też opóźnienia wynikające z faktu, że nie wszyscy wykonawcy wywiązują się z wziętych na siebie zobowiązań wynikających z umowy. Musieliśmy zrezygnować z wykonawcy na przebudowę, modernizację linii kolejowej nr 7 z Warszawy do Lublina. Także podziękowaliśmy wykonawcom na innych odcinkach i tam notujemy opóźnienie. Tylko pytanie takie, czy znaleźliśmy jakiś sposób na wykonawcę? Nie, pożegnaliśmy go, podziękowaliśmy za współpracę, obciążyliśmy go karami umownymi, które wpływają do budżetu państwa. Wskazujemy w trybie przetargu czy w trybie negocjacji, wskazujemy kolejnego wykonawcę, to wszystko zależy od zaawansowania robót i ci wykonawcy realizują to przedsięwzięcie w dalszym ciągu, więc jeszcze raz powtarzam, kontrolujemy w pełni proces inwestycyjny, realizujemy inwestycji kolejowych, przebudowy na 70
2 na ponad 70, na kwotę ponad 70 miliardów złotych, więc pewien odsetek projektów niestety również uległ tutaj opóźnieniu. Wskazuje na skalę zjawiska, bo pan mówi też o skali opóźnień, że 20 projektów jest opóźnionych. Nie są to opóźnienia, które w jakiś sposób zagrażają przede wszystkim wydatkowanym środkom pomocowym unijnym. Do 2023 roku na pewno te środki pomocowe wykorzystamy. I na koniec króciutko na temat wykluczenia komunikacyjnego. 1 września to jest dzień szczególny dla uczniów, którzy rozpoczynają nowy rok szkolny, ale chyba w tym roku dla pana również, no bo od 1 września na te linie, na których nie było busów, tak, czy też autobusów, no tam one się pojawiły. Chyba to cieszy pana, tak? Oczywiście, że tak. Nasz rząd postawił sobie za cel walkę z wykluczeniem komunikacyjnym. Podjęliśmy to wyzwanie, realizujemy ją w oparciu o różne filary. Między innymi fundusz dróg samorządowych, bo przebudowujemy te drogi, po których autobusy do dzisiaj nie mogły się poruszać, ale to także fundusz przewozów autobusowych, z którego to funduszu dofinansowujemy deficyt na konkretnych liniach kolejowych, czyli na wprost pomaga to przywracać połączenia w komunikacji autobusowej, wszędzie tam, gdzie te połączenia dzisiaj były deficytowe i tutaj czekamy na kolejne wnioski samorządów. Od 1 września uruchomiono ponad 1400 linii autobusowych. Mamy nadzieję, że w kolejnych naborach wrzesień, październik będzie tych wniosków dużo więcej. Tutaj korzystam z okazji, apeluję do wszystkich radnych, samorządów gmin, powiatów, województw, aby zwrócili się do wójtów, burmistrzów, starostów, marszałków, aby ci z kolei składali wnioski o dofinansowanie nowo uruchamianych linii autobusowych.